Na temat życia naszych dwóch świętych wiemy niewiele. Historia nie pozostawiła żadnych wiarygodnych dokumentów. Znamy na ich temat dużo legend, w których zapewne jest dużo historycznej prawdy. Według najstarszych opisów ich męki dowiadujemy się, że byli braćmi. Pochodzili z Arabii. Stamtąd udali się do Syrii, następnie do Cylicji w Azji Małej, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w mieście Cylicji. Charakteryzowali się szczególnym podejściem do ubogich. Wykazywali się niezmierną dobrocią, bowiem leczyli ich za darmo. Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i Jego stworzeń. Pragnęli postępować zgodnie z poleceniem Zbawiciela. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Pomagali również poganom, dzięki czemu wiele z nich nawróciło się i wybrało Chrystusa. Kiedy wybuchło prześladowanie za panowania cesarza Dioklecjana, obaj bracia zostali aresztowani jako chrześcijanie przez namiestnika Cylicji. Torturowano ich okrutnie, jednak nie zdołano ich zmusić do wyparcia się wiary, dlatego ścięto ich mieczem. Święci Kosma i Damian ponieśli śmierć męczeńską w Kerros w Syrii. Ku czci braci wyniesiono wspaniałą bazylikę, która aż do przybycia Arabów, a potem Turków, była miejscem licznych pielgrzymek z całej okolicy. Stąd ich kult rozszedł się po całym kościele, tak na wschodzie, jak i zachodzie. Już w VI wieku święty Grzegorz Sturs był w posiadaniu ich relikwii. W Rzymie papież święty Symmach wybudował ku ich czci oratorium, a papież Felix IV kościół świętych Kosmy i Damiana przy Forum Romanum. Dziś jest to główne miejsce ich kultu. Tam znajduje się znaczna część relikwii obu świętych. Pozostałe relikwie odbierają cześć w różnych miejscach świata. W sposób szczególny w kościele katedralnym w Amalfi na południu Włoch. Fragment relikwii znajduje się także w Polsce, w cerkwi na Bacieczkach w Białymstoku. Święci Kosma i Damian są patronami Florencji, aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów, fizyków, cukierników, wytwórców substancji chemicznych, mędrców. Są też opiekunami fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego, ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory. Chronią przed epidemiami, przed przepukliną i przed chorobami koni. Ich imiona są wymieniane w kanonie rzymskim. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana. Aby Ciebie wielbić, Twoja opatrzność obdarzyła ich wieczną chwałą, a nam udziela pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ exaltinus, Kyrie eleison. Christ exaltinus.